Zacznijmy od paru, powiedziałbym, definicji. Otóż, czym jest polityka publiczna? Dlaczego o tym mówię Państwo? Myślę, że w trakcie zrozumiecie. Otóż polityka publiczna to jest ciąg działań, czasem to jest brak działań, które wywierają skutek na życie obywateli. Inaczej mówiąc, jak, dlaczego i z jakim skutkiem rządy realizują swoje programy. Czy w tym momencie ochrona zabytków jest polityką publiczną? Jest polityką publiczną. Jest to element tego, co rządy wszelakie powinny wykonywać na rzecz społeczności. Rządy wykonują to poprzez administrację. Państwo macie tutaj tą definicję. Ja tylko zacytuję, właściwie rzecz ujmując, jedno ostatnie zdanie, bo ono jest ważne. Jako że polityka publiczna winna spełniać, realizować interes publiczny, a w naszej branży, że tak powiem, interes publiczny całkowicie albo częściowo może się pokrywać z interesem indywidualnym, albo wręcz odwrotnie, może stać z nim w bardzo dużej, jeśli nie całkowitej sprzeczności. I Państwo, którzy realizują zadania związane z ochroną zabytków, myślę, że wiedzą najlepiej, że dość często interes publiczny kompletnie rozmija się z interesem prywatnym. I ostatnie, czy ochrona zabytków, to już sobie wręcz odpowiedzieliśmy, jest lub winna być polityką publiczną? Oczywiście tak. I czy takie określenie interesu publicznego, jakim jest oczywiście ochrona zabytków, nie przypomina Państwu tej naszej sytuacji, czyli, tak jak już powiedziałem moment temu, permanentnego konfliktu interesu publicznego z interesem indywidualnym. I Państwo, realizując ochronę zabytków, działania związane z ochroną zabytków w Polsce, bardzo często stoją w sytuacji godzenia tych interesów. Bardzo często, ja przynajmniej tak uważam, tych interesów się pogodzić nie da. I teraz przechodzimy do finansów. Ja już tu nie będę tego szczegółowo opowiadał, Państwo sobie zobaczycie. Mamy podstawę prawną w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Mamy tam opisanych dotacjodawców. Mamy dotacjodawców na podstawie innych przepisów, czyli mamy ministra spraw wewnętrznych i administracji, kancelarię prezydenta, rozmaite fundacje. Żebyście się Państwo nie zdziwili, ale Lasy Państwowe też są dotacjodawcą, jeśli chodzi o zabytki w Polsce. To oczywiście nie jest lista wyczerpująca, bo jak sami Państwo wiecie, w ostatnich latach źródeł finansowania ze środków publicznych pojawiło się dużo, wręcz kompletnie nieoczekiwanych. Tak jak Państwo widzicie, źródła finansowania, no to wiadomo. Ministerstwo Kultury, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, samorządy, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Fundusz Ochrony, Fundusz Kościelny, etc. Dotowane obiekty, bardzo duża liczba. Zabytki wpisane do rejestru zabytków plus zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków, które są domeną dotacji samorządowych. Teraz przedmiot finansowania, czyli to, z czym mamy na co dzień do czynienia. No, mamy prawie 80 tysięcy obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wojewódzkie ewidencje to jest plus minus 200 tysięcy, ale to jest to, co też podlega dotacjom, czyli gminne ewidencje zabytków, to jest 275 do 300 tysięcy obiektów i obszarów. To już narzuca Państwu pewnie takie wyobrażenie, choć trudno, mówiąc szczerze, je ogarnąć, jaka jest to skala podmiotów czy obiektów, które mogą być finansowane. I jakiego rzędu mamy środki w ostatnich kilkunastu latach? Otóż ministerstwo w latach 2003-2024 przeznaczyło 2,23 miliarda złotych. Wojewódzcy konserwatorzy mieli w tym okresie prawie 730 milionów złotych do rozdania. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Krakowa, choć działał o wiele wcześniej, ale tylko w tym okresie przeznaczył prawie 740 milionów. Fundusz Kościelny wydał około 110 milionów złotych.
jednostki samorządu terytorialnego ponad 2,8 miliarda. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków miał do dyspozycji kwotę około 89 milionów, ale Państwu potem jeszcze mogę dopowiedzieć, skąd się te pieniądze wzięły, bo zostały, że tak powiem, zgromadzone w tym funduszu niezgodnie z prawem. I ostatni rządowy program odbudowy zabytków, którym dysponował Bank Gospodarstwa Krajowego, to jest około 4,7 miliarda złotych. Ja sobie to wszystko tak policzyłem, że łącznie w tym okresie na zabytki przeznaczono 10 miliardów 680 milionów złotych, co przeciętnie dawało 534 miliony złotych rocznie. Ale w nawiasie policzyłem to, co nie obejmuje rządowego programu ochrony zabytków czy odbudowy zabytków, bo to jest taki jednorazowy projekt i on się pojawił w zeszłym roku. I po dzieleniu na liczbę ochrony, na liczbę obiektów wpisanych do rejestru zabytków wychodzi, że przeciętnie na rok na jeden zabytek przeznaczyliśmy 6714 zł. To dużo? To jest tyle, co i nic. A jak wyjmiemy rządowy program odbudowy zabytków, to mamy 3450 zł tylko na rok. Co do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, postulowany od lat, został ostatecznie ustanowiony, jak sięgam pamięcią, 2017 rok. Założono wpływy na poziomie 17 milionów rocznie. Niespecjalnie wiem do dzisiaj, jaka była podstawa kalkulacji takich wpływów, bo roczne wpływy to jest 700 tysięcy. No ostatni rok to było 3,3 miliona, ale mogą Państwo zapytać, to skąd te 89 milionów się wzięło? Ano stąd, że jednorazowo z budżetu przekazano do funduszu dotacje w wysokości 88 milionów złotych, co było naruszeniem ustawy o ochronie zabytków i ustawy o finansach publicznych, bo przepisy nie przewidują takich wpływów do tegoż funduszu. I teraz konkluzje. Liczby były, teraz to, co z nich wynika. Czy te miliony złotych są wydawane, ja sobie nazwałem, sprawiedliwie? Pierwsze hasło już pewnie Państwu będzie narzucać narrację dalszą. Otóż w całej puli obiektów wpisanych do rejestru zabytków około 15-16% to są obiekty sakralne. Obiekty mieszkalne, tak są klasyfikowane w spisach rejestrowych, stanowią około 28% z ogonkiem, prawie 29%. Większość to są oczywiście obiekty będące własnością prywatną. I teraz 70 do 70% dotacji budżetowych przyznawanych jest na prace konserwatorskie przy obiektach sakralnych. Czyli przy 16% wszystkich obiektów rejestrowych, a 3 do 5% wszystkich dotacji z budżetów rozmaitych jest przyznawanych na obiekty mieszkalne, czyli własność prywatną. Około 95% dotacji z kolei, które są przeznaczane na obiekty sakralne, trafia do Kościoła rzymskokatolickiego. Ja nie mówię, że ja mam coś przeciwko podmiotom rozmaitym, ja tylko chcę pokazać, czy jest to wydatkowanie środków sprawiedliwe, czy nie jest. Fundusz kościelny prawie w 100% jest przekazywany na obiekty będące w dyspozycji Kościoła rzymskokatolickiego. I teraz to jest to, o czym chciałem powiedzieć, niejako podsumowując moje własne przemyślenia na temat ochrony zabytków w Polsce. Tak jak nazwałem, żeby nikt potem nie miał wątpliwości i żeby nie zarzucano komukolwiek, to można zarzucać mnie, czy się to ktoś będzie z tym zgadzał, czy nie. To są moje własne refleksje. Otóż uważam, że ochrona zabytków w Polsce jest procesem po pierwsze restrykcyjnym wobec właścicieli i skrajnie zadministracyzowanym. Dlaczego? Bo rocznie wszystkie organy ochrony zabytków wydają decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, etc., czyli konkretnych dokumentów w liczbie ponad 200 tysięcy. Następne. Ochrona zabytków w Polsce jest bardzo podatna na politykę, nie mającą nic wspólnego z polityką publiczną, o której powiedziałem na początku, ale przy jednoczesnym braku zainteresowania polityków ochroną zabytków w swojej masie. Są chlubne wyjątki, ale to są tylko wyjątki.
Proces dofinansowywania ze środków publicznych, zaznaczam, konserwacji zabytków w Polsce, a szczególnie sposób jego realizacji jest zaprzeczeniem polityki publicznej rozumianej jako realizacja interesu wspólnoty z poszanowaniem interesu indywidualnego. Proces dofinansowywania, tak samo rozumiany jako narzędzie ochrony zabytków, powinno w mojej ocenie obejmować proporcjonalnie wszystkie kategorie właścicieli i typy zabytków. Dzisiaj absolutnie z tym nie mamy do czynienia. I teraz na koniec, dość kontrowersyjne może, ale z czystym sumieniem twierdzę, że w Polsce mamy ochronę zabytków, ale nie mamy systemu ochrony zabytków. Od lat, sami Państwo wiecie, mnóstwo spotkań, konferencji, seminariów, dyskusji. Toczymy je, tylko jak ja je sobie oceniam, to są dyskusje po pierwsze jałowe, to są bezprzedmiotowe w gruncie rzeczy konferencje, seminaria, o tym parę lat temu mówił profesor Jasieńko już. To się dalej nie zmienia, bo jaki jest efekt tych wszystkich naszych spotkań, dyskusji? My przekonujemy sami siebie, że jest tak czy inaczej, ale nic poza tym się z tym nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że my jako środowisko jesteśmy przez decydentów politycznych tak w zasadzie ignorowani, a sami w sobie nie mamy żadnej siły lobbystycznej ani siły do przekonywania kogokolwiek. Najlepszy przykład, zeszły rok, nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotycząca kwestii poszukiwań zabytków, detektorystów ogólnie rzecz ujmując. Nie wiem, jak liczna jest ta grupa, ale oni byli w stanie wywrzeć nacisk na środowiska polityczne, mieć taką moc lobbingową, że w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o ochronę dziedzictwa archeologicznego, doprowadzili do, w mojej ocenie, jestem archeologiem, mam prawo tak powiedzieć, do zdemolowania systemu ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce. Ale zrobili to. Gdzie myśmy byli w tym momencie jako środowisko? Ktoś się liczył z naszym głosem? No chyba niespecjalnie. I teraz nasze grzechy jako środowiska. Zacznijmy od kadry kierowniczej. Żeby nie było wątpliwości, ja do obecnej kadry kierowniczej nie mam jakichś zastrzeżeń czy uwag, ale sami Państwo możecie sobie powiedzieć, czy odpowiedzieć na to pytanie. Czy rzeczywiście kryteria doboru, które są opisane ustawowo, są tak do końca dobre i jednoznaczne i precyzyjne? Otóż mamy w ustawie napisane, że jest wymóg 5-letniego doświadczenia zawodowego. Ale osoba, która się zgłosi, nie musi mieć ani żadnego dorobku naukowego, bo nie musi, nikt jej nie każe. Nie musi mieć żadnego doświadczenia w kierowaniu zespołem, w pracy administracyjnej, nic. Wystarczy, że ma 5 lat doświadczenia, nic poza tym. 5 lat w branży nie jest to dużo, więc to można szybko zdobyć. Następne. Pamiętam czasy, kiedy o wyborze wojewódzkiego konserwatora decydowała komisja, decydował konkurs. Oczywiście można mieć zarzuty, że to też zawsze nie do końca, czy nie do końca to zawsze było skuteczne. Ale wiecie Państwo, jak się zgłaszało wtedy 6, 7, 8 osób, a takie postępowania pamiętam, to zawsze była szansa, że z tej przynajmniej siódemki da się wybrać kogoś rzeczywiście najlepszego. I on będzie blisko tych kryteriów, o które by nam chodziło. Dziś najczęściej, jak sami Państwo wiecie, tak się nie dzieje. Zresztą ostatnie parę ładnych lat pokazało, że ten proces można odwrócić kompletnie. Poza tym, to wspomniałem, degradacja ustawy o ochronie zabytków. Zeszłoroczny przykład bardzo ładnie to pokazał. Głosy ze środowiska były. Efekt? Zniszczenie ustawy, bo przepisy, które nam się nie podobały, i tak weszły. Poza tym ustawa, ja ostatnio liczyłem, w ostatnich 21 latach od momentu jej narodzin, była mniej lub bardziej zmieniana prawie 50 razy i ostatnio ten efekt zmian jest na tyle szybki, że tak w gruncie rzeczy co roku trzeba wydawać jednolity tekst ustawy, bo ustawa jest tak głęboko zmieniana i tak często, że trzeba ją pokazywać, uwspólniać, bo się, że tak powiem, ludzie nie połapią w niej, mówiąc kolokwialnie. Idąc dalej, no to już wyprzedziłem sam siebie. Z degradacją ustawy następne. Brak jednolitej, w cudzysłowie,
państwowej, skoro to państwo odpowiada za ochronę zabytków, bo przecież konstytucja nawet o tym mówi, no to ja uważam, że brak jest tej jednolitej państwowej polityki ochrony zabytków, a zamiast niej mamy 16 albo i więcej zatomizowanych, regionalnych, czasem ze sobą niespójnych polityk konserwatorskich. No i to zwłaszcza ci, którzy pracują w urzędach, wiedzą najlepiej, to jest permanentne niedofinansowanie organów ochrony zabytków. A w konsekwencji co? No problemy z pozyskiwaniem i zatrzymaniem w urzędach kadr, które mają właściwe kwalifikacje, żeby w tych urzędach w ogóle być. I to już jest przedostatni slajd. Druga część grzechów naszych. Ja to przeczytam i państwo potem mi pokiwacie głową, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Otóż grzech pierwszy. To jest trochę podsumowanie tego, co powiedziałem. Mamy niejasność stosowania zasad ochrony zabytków, uznaniowość i woluntaryzm, brak rzeczywistego nadzoru nad stanem zabytków i jakością prac konserwatorskich, całkowity brak obrazu jakości i wartości zabytków, włącznie z prawną identyfikacją przedmiotu ochrony, najczęściej nieimplementowanego do prawa lokalnego. Słowem, chaos podtrzymywany i wygodny dla partykularnych interesów. Hasło pierwsze. Drugie. Klientelizm korporacyjny, który przejawia się w niezdolności do współpracy, w tym do przekonującej obrony tego, o co nam chodzi. Idei ochrony zabytków przez tak zwane środowiska ochrony zabytków, a w zasadzie zatomizowane środowiska branżowe konkurujące ze sobą o dostęp do publicznych środków finansowych przeznaczonych na prace konserwatorskie przy zabytkach. I ostatnie, klientelizm polityczny jako czynnik decydujący przy podejmowaniu decyzji o finansach na prace konserwatorskie i niekiedy decyzji administracyjnych. Wpisy do rejestru pozwolenia. Czy tak mniej więcej państwo się zgadzacie z tym? Dobrze. Super. To nie jest moje. To już 16 lat temu powiedzieli autorzy raportu o stanie kultury w Polsce. Coś się zmieniło? Ja to widzę, proszę państwa, tak. Dziękuję bardzo.